pojedynek, polsko-kubański pojedynek dwóch niepokonanych bokserów. To zawsze jest dodatkowa emocja. Warunki fizyczne podobne, no, większy zasięg rąk Bereżewskiego. No i bilans, jak widzimy, obaj niepokonani. To jest zawsze pieprzyk takie walki. Na pierwszy rzut oka widać, że Tomiczyk widzi ciosy, unika ich. Patrzy, czy może trafić. Ma też dosyć szybkie ręce, ale teraz... O, patrz! No, ugięły się, no, ugięły się ręce. No, Bereżewski ma ciężkie ręce. Trzeba to wykorzystać, bo do końca jeszcze prawie 2 minuty. Pierwszy knockdown. Było podepchnięcie, no, ale właściwie wcześniej było uderzenie. No, podszedł, ale od razu się cofnął. Jeszcze nie, niepewne ma nogi. Jeszcze pół rundy. Dobre uderzenie na dół w okolicy wątroby. Zrobił naprawdę duże spustoszenie w głowie Kulniczyka. Kolejne takie uderzenie. Jeszcze jedno, no ale to już koniec. No już sędzia nawet nie liczy, bo sposób, w jakim przewrócił się towar. Trzymałem na siłę. Towar oczywiście chce za wszelką cenę wstać. Ciężki knockout. Lekarz w ringu. What's going on? What can you hear me? Okay. No English. Can you hear me? Bardzo dobra walka, naprawdę bardzo dobra walka. Przemyślana. Wykorzystał swoje atuty, pressing od samego początku, szczelna obrona, precyzyjna prawa ręka zakończyła ten pojedynek. W drugiej minucie 35 sekundzie rundy pierwszej przez knockout zwycięzcą pojedynku zostaje Aleksander Bereżewski. Efektowne, szybkie zwycięstwo Aleksandra Bereżewskiego.